Zestaw iJust Pico, czyli parownik z zasilaniem. Na kapie mamy oznaczenie minus, żeby nie pomylić biegunowość akumulatora, czyli minus do góry. Skręcamy. Znajomy wyświetlacz z iSticka. Dolnym przyciskiem zwiększamy moc, lewym zmniejszamy i standardowe przechodzenie w tryby pracy. Trzykrotny przycisk, trzykrotne naciśnięcie Fire i teraz mamy tryb sterowania watami. Przechodzimy w tryb bypass, czyli w tryb moda mechanicznego. Tryb grzałek niklowych, tryb grzałek tytanowych, tryb grzałek SS i trzy tryby M1, M2, M3 do samodzielnego ręcznego ustawienia. I naciskając kolejny raz przechodzimy w tryb klasyczny sterowania watami. No, pokazuje się na Atomizer, nie mamy w tej chwili żadnego parownika przykręconego. I w zestawie Melo 3 Mini. Tutaj ciekawie rozwiązana sprawa regulacji przepływu powietrza, ponieważ nie widać tutaj naokoło żadnych dziurek. Pierścień chodzi nam prawo-lewo. W prawo jest prawie całkowicie zamknięty, w lewo mamy otwarty otwór powietrzny na full. Zalewanie od góry, więc bardzo wygodne. O, wymiana grzałki standardowo. Odkręcamy dolny kap i widzimy znajomą grzałkę od iJusta 2. Oczywiście standardowo przed założeniem nowej grzałki zakraplamy we wszystkie cztery dziurki. Można jeszcze odrobinkę od góry odczekać z minutkę, ze dwie, żeby to się dobrze nasączyło. Gdyby ktoś chciał popróbować sił w samodzielne kręcenie grzałek, no to oczywiście może dokupić fazę RBA do samodzielnego kręcenia grzałek. Tak się prezentuje razem. To jest chyba w tej chwili najmniejszy zestaw, jaki można złożyć w ofercie Edyma. Także bardzo mały. Dla porównania wyjmijmy akumulator. Zobaczmy, jak to wygląda z akumulatorem, więc jest no rzeczywiście dosyć mały. Może dla porównania jeszcze to jest Wismek z Hurricane'em, który sam w sobie nie jest duży, ale jak widać Pico jest zdecydowanie mniejszy. Może tak będzie lepiej widać. O, no, maleństwo bardzo fajnie leży w dłoni. Mod do 75 W z kontrolą temperatury, czyli obsługuje wszystkie tryby za bardzo ciekawą cenę.